Robisz, nie? Siema, hejo, dzisiaj was zabieramy na imprezę motocyklową do Torunia. Kacper będzie. Siema. Jak masz na imię? Michał będzie. I lecimy zaraz, szykujemy sprzęta i lecimy. Musimy jeszcze interkomy sobie tutaj uruchomić, patrzcie to. Czyli zapraszamy was na imprezę do Torunia. O, patrzcie to. To sparuj mój też. Parujemy. Dobra, lecimy. Albo nie, dobra, zwolnij. Jednak nie. Siema, hejos, Michał, Kacper. Bleku i lecimy. Będzie słychać, co gadamy, bo jesteśmy połączeni. Jakoś połączył to Kacper. A ile bierze? Ile bierze ta pani? Tak, że zaraz będzie tak. Bleku wkurwiony odnośnie baterii, ale to nic. Nie od razu Rzym zbudowano. W słuchatówce staniemy, wiesz, i ten. Szybki pit. I wyłączę. Tak powiedziała? Tak powiedziała, inflacja. A. Nie, telefon, dobra. Bo potrzebuję go, nie? Dobra. I spróbujemy sparować interkomami. Dobra. To może coś wymyślisz do słuchatówki. A w sumie? A dałby radę, że wy się sparujecie? A ty do mnie zadzwonisz? No chyba tak, ale to umówmy się, że już na miejscu zobaczymy. To w słuchatówce, dobra? I nagrywa vloga. Tak, oczywiście, to ma wina. A teraz on słyszy, co ja mówię i już teraz się nie wymigam. Jak będę go wyzywał, to będzie słyszał. Dobra, to nie zobaczymy, czy będzie słychać. No właśnie, czekaj. Dlatego robimy testa, nie? Trochę głośniej sobie zrobię. Czekaj. Chcę odpalać, zobaczę. Halo? Halo, ja cię słyszę. Ja też. Wszyscy się słyszą. Ale Ducati 800 wali z rury. Jedziemy na wielką imprezę motocyklową. Słychać mnie? Słychać. Zajebiście. Tylko zauważyłem, wiecie co? Taka mała rada na przyszłość, takie będziemy się wymieniać z takimi tipami, no bo wiadomo, każdy człowiek się uczy, tak? Ja też się uczę. Jeszcze nie sparowałem tego wcześniej. Na początek sparowaliśmy tylko tak, ale teraz zauważyłem, że jak mówimy, to nie mówmy wszyscy w jednym czasie, tylko starajmy się dać komuś powiedzieć, bo jak mówimy wszyscy w jednym czasie, to taki przestary słychać, nie? No tak. A coś czuję, że Kacper będzie nawijał. Zajebiście. I co, Marek, po co się tak kurzać? A tak lubię czasem, wiesz? No i chyba wiesz co, chyba z rana pan nie załatwiłeś pewnych spraw. Może i tak. Może i tak było. Ja dzisiaj radosny, ucieszony, więc wiesz. Jak to mówią, opróżniony jak szykunek. Można zapierdalać. No. Lecimy na Toruń. Zobaczcie, jaka Toyota. No niezła. Nawet ją wymieciemy. Toyota. Ogarniemy, chłopaki, to jest nasze pierwsze sparowanie, więc wiecie, nie? Nie oczekujmy od razu cudu, to trzeba cierpliwości, nie? No tak, wiadomo. A nie tak jak Jarek. Jarek to już wiadomo, jego ojca, że najchętniej to by wziął, wyjebał tę interkę, kurwa, i w to świeci. No, za 500. Jeszcze nawet nie ten. Jeszcze nawet nie zapłacone. No. Będzie dobrze. Później to ogarniemy. W Toruniu opanujemy wszystko. O.
Michała słabiej, ale Michał mówi, że ma do ogarnięcia tam trochę. Zresztą Michał, jak to tam? Może mikrofon dał do ucha, a zamiast do buzi. No. Ej, powiem wam, że ta gumia, co teraz zrobiłem, to nawet nie wyszła. No, ale wiesz co, na tych, na interkomach by nas było lepiej słychać, wiesz, niż na telefonie. Tak, oczywiście, wiem, ale zrozum, że nie od razu mówię, nie od razu żyłem zbudowano, więc nie od razu, wiesz, trzeba cierpliwości na to wszystko, nie? A słuchajcie, na noc zostajemy w Toruniu? O, był jakiś znacznik. Uważaj, bo tam nie wiem stać. Dobra. Jarek, nie? Potwierdź. No, stoją zawsze prawie. Suszą. Kurwa, to weź spróbuj sobie podgłosić na telefonie może. Trochę jak na krótkofalówce. Na krótkofalówce. Może, Michał, może ty z mikrofaluchem się spalałeś. Kacper, pamiętaj, że odcinek trzeba dzisiaj nagrać. Dowiedzieć się cen. To mówiłem, że to trzeba nagrać? Trzeba vloga nagrać z paniami. Z tymi, co stoją pod lesie, pod lasem. Czekam na moment, kiedy będę mógł wyprzedzić. Jeszcze raz? Czekam na moment, aż będę mógł wyprzedzić. Aha. To tylko zrób papier. Pojadą z naprzeciwka. Ciągiem jadą. Zaraz go wyprzedzam.
Michał! Słuchajcie, teraz Kacper będzie nagrywał vloga ze strażniczką lasu. Specjalnie dla widzów. Dokładnie. Ten gościu chyba tam się zastanawia, co on mówi. O, lubię ten rok tutaj, ale trzeba uważać. Tak, tutaj stoję prawie zawsze. Ciekawe co tu im dają, że tak ciągle tu stają. Ja, ale teraz ty dobrze słyszę, Michał. Jestem. Zajebiście. Ale zajebista pogoda jest w ogóle ponowy, co? Będziesz jechać, czy nie? Co? No, zaraz ty wjeżdżasz, czy nie wjeżdżasz? No stajemy, tylko Kasper niech tam miejsce znajdzie. O, ludzie jakiś chodził. No. Siema. Zaraz przylecimy w stronę tego miasta. Tutaj gdzieś staniemy. Kasper wyszuka miejsce. Pomimo wszystko. Jak będziemy robić to interkę z gitarką, to będzie lepiej. Na pewno, bo na tych telefonach to nie jest za dobrze. I strażniczek lasu też nie widać. To zapytamy się o ten mix. No, puściutko panowie, puściutko. A nie, była tu, chodźcie.
O, to od razu rozłączymy telefony. O, to widzę, pan taksówkę chyba korzystał z usług nawet. Co panowie? Czy pan muszą cennik, czy nie? Rozłączymy te telefony, wiesz? Nie, rozłączamy to, bo to kurwa, kurwicznie tego stać. Tu chyba pan korzystał z usług, bo widzę, akurat papierosa pali. Kacper nagrał vloga ze strażniczką lasu. O cenę się pytał, ale nie wiem jakie ceny, bo to nic nie słyszałem. Za loda. Tak powiedziała? Tak powiedziała, inflacja. A. Ale chyba i tak to nie jest dużo. No, nie wiem. Nie. Ja tylko tak czysto teoretycznie zapytałem. No tak. Halo,
Kacper zapisuje nas na ten, na konkurs, najgłośniejszy wydech. To mnie też. Dobra. Leków. Gdzie stoisz? Tutaj. Mario, kurde, chłopie. Ścigaczem przyjechałeś? Nie, supermociakiem przyjechałem. A, supermoto? Mu się przewietrzyło, powiem ci, że się w tym sezonie jeździłem. Zapiszcie na konkurs na najgłośniejszy wydech. Nie? Wyłączę, bo i tak tutaj tak głośno jest, że... Kacper, czuję, że wygram ja. Ja wygram. Zobaczymy. Tak czuję. Słuchajcie, serdecznie. Ale ja wygram. Serdecznie, zapraszamy. Słyszę cię dobrze. No. To już na najgłośniejszy, no? No, na najgłośniejszy. Mario wbił. Przekaż Mariowi, żeby wpadał do nas na R6. Masz wpadać do nas na R6. Masz wpadać do nas na R6. Podkręcone info od Kacpra. No, pozdry od Kacpra. My się zabijamy z tego pikniku RR Moto, jedziemy na ten. Na tor i potem na chatę.